Schroniłem się przed deszczem, ale jest po prostu od rana ulewa. Podobnie jak w całej Polsce. Także kiepska sprawa. Bo do Zakopanego już 260 km, więc chciałem tam być jak najszybciej. No ale pogoda. Kiepsko to wygląda. I tak może być przez kilka godzin. I tak czekam w opuszczonym obiekcie. Na szczęście za godzinkę będę mógł wrócić w fajne miejsce na kawkę, jak przyjadą pracownicy. Więc... Ale dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie, bo ja chciałbym biec. Ale... No w taką pogodę nie ma sensu, bo przymokną mi wszystkie rzeczy, przeziębię się. Nie mam za dużo suchych na przebranie, ale przede wszystkim przez najbliższe 10 czy kilkanaście kilometrów, z tego co słyszałem tutaj od lokalnych, nie będę miał gdzie się schronić. A przecież do 23 bardzo dużo czasu z niepewnym noclegiem, więc trzeba to wszystko strategicznie. Pogoda kiepska, ale trzeba ruszyć. Niestety, trasa czeka. Do Zakopanego, a potem jeszcze dalej. Nie szukała tutaj cały czas, goni samochodem i ja patrzę co się dzieje. No, ruchliwa trasa. Ja już cię śledzę od Bad Water. Wow, trzy lata i w końcu. No, można mnie spotkać zawsze gdzieś, gdzie biegnę. Super. Błoto, deszcz i jeszcze wiatr, brak punktów odżywczych. Nie takie rzeczy my w Szkocji robili. No. Tam to była przyprawa, 4 dni w deszczu, po ciemku, to jest lajcik, co tam, jakaś tam ścieżka błotnista, o, właśnie bym się poślizgnął na tym błocie, buty mokre, a jeszcze mam jakieś skarpetki na przebranie, no kończę, bo mokra trawa i błoto, więc nie chciałbym orła wywinąć. Tu mi bramę postawiono, tu jakieś krzaki, tu mi zaorano, a ja muszę się dostać tam. No, także widzicie, to nie jest tak, że idzie hop-siup. Co na mapie, to nieaktualne. Trzeba korygować na bieżąco. No. Ma ktoś maczetę przy sobie? Bo by się przydała. W końcu warunki prawie jak w Szkocji, dla prawdziwych twardzieli, dla prawdziwych mężczyzn. Deszczyk pada, elegancko trasa, pięknie przygotowana. Tutaj chyba się tędy przedostanę jakoś, bo tam mam zarośnięte ładnie po wyżej pasa. No, tak już troszeczkę. Tempo będzie słabsze, ale nie bijemy rekordów w maratonie. A tutaj nie ryzykuję. No, także... Idzie jesień. Humor dopisuje, co tam. Dzisiaj szanuję, cieszę się z każdego kilometra, bo warunki, jak widzicie, ciężkie. To znaczy ciężkie. Wymagające. Tylko dla twardzieli. Ja się nie poddam, nie ma bata. Dobrze jest. Elegancko. Trochę cięższa podeszwa, ale dobrze jest. Moja trasa. O. Moja trasa. Wzdłuż tutaj. Bo pan sobie ogrodzenie postawił. Na włościach. I to Artur musi bokiem się przebijać, choinka. Za dużo nie ponagrywam, bo to błoto już waży ze 2 kg na każdym bucie. Jeszcze kawałek.
Deszczyk pada, bo tak musi być. Prezentacja. Proszę, elegancko. I drugi bucik. O, trochę ciężkie. No. O, ale podeszła. Pięknie. Na chwilę nagrywam, bo po prostu dzisiaj co chwilę pada. Rano straciłem 5 godzin na czekanie, aż przestanie padać, bo była dosłownie no, mega mocna ulewa. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że ja szczęśliwy jestem wtedy, kiedy mogę biegać. Jak nie mogę i siedzę bezczynnie, czy też czekam, aż mogę pójść pobiegać, to jednak nie to, to nie dla mnie. Ja muszę być w ruchu. No i teraz tak, rzeczy przemoczone, tak od kolana w dół. Część rzeczy mam w plecaku, ale to miały być rzeczy do wysuszenia. Więc zaraz nie będę miał suchych rzeczy. 30-40 km przede mną nie ma noclegów, więc zaraz będę w miejscowości Głupczyce zawijał do bazy. A wcześniejszy nocleg, czy bardzo słabo, tylko 20 parę kilometrów. Ale co zrobić, gdy tracę 5 godzin rano i tracę 5 godzin wieczornego biegania, czyli razem w plecy 10 godzin. Trudno. Walka trwa. Taka buła wielka. Nie mogę zrobić bokiem, bo pewnie mi się zdoła. Super mega rolo. Podwójne mięso, ser, frytki. Sosy. W takich klimatach. Wcinam, a tym ciężko nie należą. Takie będą pyszności zaraz. Takie, takie. Należy się już. Trochę zeszło.